dla wychowawców i wychowawczych. Okej. Czekamy jeszcze momencik na to, żebyśmy byli też na Facebooku. Witamy się z Państwem serdecznie. Mogą Państwo napisać, skąd do nas tutaj nadają też. Dzień dobry, dobry wieczór Państwo. Już jesteśmy także na Facebooku. Jesteśmy w Raciborzu, w Mielcu, w Rzeszowie, w Jabłoni. Gdzie jest Jabłoń? Chełm, Kalisz, Bydgoszcz, Poznań. Strzelce, Otwock, witamy, i Wrocław, i Józefów. Bardzo się cieszymy, że Państwo postanowili spędzić z nami ten wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiać o samorządności w klasie, o samorządności uczniowskiej w ogóle i o jej wymiarze wychowawczym. To jest webinarium, które jest elementem programu Wychowanie to Podstawa w ramach obszaru Ucz Otwartości w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na początku pozwolą Państwo, że powiem cokolwiek, być może Państwo się spotkali już z naszymi programami. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce. Chwalimy się tym, że angażujemy uczniów, angażujemy także nauczycieli, dyrektorów w wiele projektów, które pozwalają lepiej sobie radzić z wyzwaniami współczesnego świata. Do wielu naszych programów Państwo mogą przystąpić, nawet teraz, bo jeszcze trwa rekrutacja, za momencik będę też o tym mówiła. Ponad 20 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz dyrektorów z kilku tysięcy szkół w całej Polsce uczestniczy w naszych programach, chociaż w rzeczywistości przy takim zasięgu, jak w tej chwili mamy online, to już trudno nawet powiedzieć, ile tysięcy ludzi może mieć z nami w tej chwili kontakt. Mamy ponad 25 lat, 27 lat, prawda, doświadczenia, wiedzy eksperckiej, współpracy z praktykami. Także jakkolwiek w takiej rzeczywistości online'owej jesteśmy może trochę krócej, to jednak mamy już wypracowane też różne sposoby tutaj działania. Mogą Państwo znaleźć informacje o nas na stronie internetowej www.co.org.pl, na blogu, gdzie zamieszczamy artykuły dotyczące różnych zagadnień edukacyjnych, a także na kanale facebookowym, w którym w tej chwili też trwa transmisja z naszego wydarzenia. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich gości na Facebooku. I warto tutaj zwrócić uwagę na to, że właśnie tak jak powiedziałam, w tej chwili, proszę Państwa, trwa rekrutacja do naszych programów, do wielu naszych programów, do których serdecznie zapraszamy. Michale, być może coś powiesz na temat tych programów, które są szczególnie bliskie Twojemu sercu. No, mojemu sercu bliskie są programy, które wiążą się też z tematem dzisiejszego webinarium, czyli zaangażowania uczniów w życie szkoły, choć zakładają wyjście ze szkoły, zrobienie czegoś szerzej, czyli program Młodzi w Akcji Plus, to jest program, w którym zachęcamy zespoły uczniowskie do zrobienia czegoś w swoim otoczeniu. Teraz oczywiście z wykorzystaniem narzędzi zdalnych nie zmuszamy do realizowania tych projektów w realu, choć oczywiście jest to możliwe. To jest jeden program, do którego zapraszam. I ze względu na to, że temat klimatu, temat zmian klimatycznych i zapobiegania tym zmianom jest dla wielu młodych ludzi ważny, to również myślę, że może zainteresować One Planet for All, program, w którym młodzi mogą wcielić się trochę w rolę dziennikarzy, przygotowywać materiały dziennikarskie odnoszące się do tego właśnie problemu, tego tematu. Więc to są takie dwa programy, o których zwracam Państwa uwagę i o których mogą Państwo przeczytać właśnie pod linkiem, który został przesłany na czacie. Ja też Państwa z kolei bardzo serdecznie zapraszam do naszych programów edukacji filmowej. W tej chwili te osoby, które mieszkają w Warszawie, pracują w Warszawie, mogą przystąpić do bardzo ciekawego programu Shortcut, Moja Wspólnota, Moje Miejsce. To jest niestety tylko program warszawski. Natomiast ruszył także bardzo, bardzo ciekawy
ciekawy program filmowy dla młodszych uczniów pomiędzy 7 a 12 rokiem życia, więc jeżeli Państwo mają, jeżeli są nauczyciele być może edukacji wczesnoszkolnej wśród nas albo mają takich znajomych, to bardzo serdecznie też zapraszamy do programu Dobre Łącza, który łączy edukację filmową z edukacją social emotional learning, czyli takich edukacji społeczno-emocjonalnych. To jest nowy program, bardzo, bardzo ciekawy i właśnie rzeczywiście cieszymy się z niego i bardzo, bardzo, bardzo go polecamy w tym momencie. Dobrze. Żeby już też nie przedłużać, ja powiem cokolwiek na temat projektu Wychowanie do Podstawa, niestety w tej chwili do niego nie rekrutujemy ze względu na to, że jest on częściowo otwarty. Właśnie Państwo uczestniczą w jego otwartej formie, który promuje tak naprawdę materiały praktyczne dla wychowawców klas, które mogą Państwo znaleźć właśnie na naszym blogu, o którym mówiłam. I właśnie ta promocja przebiega podczas webinarów eksperckich, podczas których rozmawiam tutaj z moimi gośćmi na te tematy, które są związane z narzędziownikiem. W tej chwili już trwa kurs internetowy, niestety jest zamknięty, ale też pozdrawiam bardzo serdecznie tutaj uczestników wszystkich i uczestniczki kursu internetowego. I teraz zaraz rusza ścieżka szkolna, już mamy też zgłoszenia do niej praktycznie zamknięte, podczas której będziemy prowadzić warsztaty w szkołach dotyczące programu profilaktyczno-wychowawczego, tego w jaki sposób to rozsądnie budować. Program korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii z funduszy EOG w ramach programu Edukacja. Jej operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Tak jak powiedziałam, w ramach programu Wychowanie to Podstawa wypracowujemy materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Niektórzy z Państwa już wiedzą, mam nadzieję, że niektórzy z Państwa korzystają już z tych materiałów. Bardzo jestem ciekawa, być może zechcą Państwo napisać, czy ktoś korzystał już z tych materiałów. Na przykład z zestawu pierwszego, jak rozwijać własne umiejętności wychowawcze. Albo z zestawu drugiego, który teraz właśnie świeżo został opublikowany na blogu, jak wspierać uczniów i uczennice w ich poczuciu skuteczności. Czy ktoś z Państwa korzystał? Zestaw trzeci okaże się już niedługo, w przyszłym tygodniu, już jest świeżutki, złożony, natomiast my dzisiaj rozmawiamy o zestawie czwartym, jak włączać uczniów i uczennice we współdecydowanie o szkolnej wspólnocie. Bardzo się cieszę, że są osoby, które korzystają z tych materiałów. Cieszę się też, że Państwo je polecają. W ramach tego obszaru, jak włączać uczniów i uczennice we współdecydowanie o szkolnej wspólnocie, zawarliśmy takie 5 tematów. Piszemy o decyzyjności uczniów i uczennic, o włączaniu uczniów i uczennic w życie szkoły, o wychowawczej roli samorządu klasowego, o angażowaniu na rzecz innych w takim kontekście wolontariatu klasowego i wzmacnianiu partycypacji uczniów i uczennic, ale też w taki sposób, żeby pokazać, jak można współpracować po prostu z innymi nauczycielami, nauczycielkami w ramach Rady Pedagogicznej. To jest ten zestaw, który jest już praktycznie gotowy. Jednym z autorów tego zestawu jest właśnie obecny tutaj Michał Tragarz. I to, co jest charakterystyczne w tych naszych materiałach, to to, że zawieramy w nich nie tylko zadania, ćwiczenia na godzinę do dyspozycji wychowawczycy, ale również takie inspiracje co do codziennych sytuacji szkolnych, jak wdrażać w życie po prostu na co dzień, w takich codziennych naszych działaniach to podejście wychowawcze, a także jak organizować projekty uczniowskie bądź inne działania specjalne, żeby pamiętać o tym, że wychowanie jest pewnym procesem, jest to bardzo nam bliskie tutaj podejście. Ci z Państwa, którzy już korzystają, wiedzą o tym doskonale, jest to innowacyjne, jak sądzę, podejście. Innych z Państwa bardzo serdecznie zachęcam do korzystania. Dzisiaj są ze mną Marta Flotkiewicz-Borkowska, nauczycielka niemieckiego i zajęć rozwijających kreatywność w szkole podstawowej w Kielczymowicach. Od 10 lat współopiekunka samorządu uczniowskiego, członkini grupy Superwelczy.pl. Myślę, że wielu z Państwa zna Martę. Dzisiaj ze mną są osoby, które
są w ogóle znane, powiedzmy, na tym rynku edukacyjnym. Michał Tragarz, pracownik CEO, szef działu aktywności społecznej obywatelskiej. Od 2008 roku w CEO zajmuje się programami wspierającymi samorządność i szkolną demokrację. Koordynował również projekty w Gruzji oraz w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Uznany autor materiałów edukacyjnych dla nauczycieli. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym właśnie, czego dotyczy, na czym jest skupiony są skupione te materiały dla nauczycieli, ale troszeczkę ograniczymy tutaj, bo o wszystkim się powiedzieć nie da. W związku z czym zatrzymamy się na moment na samym pojęciu samorządu klasowego. Oczywiście Państwo tutaj wszyscy wiedzą, czym jest samorząd klasowy, ale chcielibyśmy troszeczkę tak odczarować też to pojęcie i zastanowić się, jaką rolę wychowawczą samorząd może pełnić. Przyjrzymy się też wyborom reprezentantów, bo czasami chyba w szkołach funkcjonują takie schematy, które niekoniecznie służą zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Więc jak je zorganizować, aby modelować właściwe postawy, bo przecież cały czas rozmawiamy o kwestiach wychowawczych. Zobaczymy także, jak wdrożyć tę partycypację, czyli decyzyjność o własnych sprawach w codzienne życie szkolne. Jak zachęcić do tego uczniów, kiedy do tego zachęcać, jak to po prostu praktycznie robić. I wreszcie przejdziemy też na teren całej szkoły, chociaż generalnie rzecz biorąc, webinarium jest skierowane do wychowawców klas, ale chcemy pokazać to, że warto wychodzić z tymi działaniami i warto zachęcać uczniów do tego, żeby zaangażowali się w życie całej szkoły. Ale też mamy poczucie, że żeby to dobrze robić, to nauczyciele, nauczycielki potrzebują wsparcia. I będziemy też troszeczkę o tym wsparciu mówić. Dlaczego ono jest potrzebne i do czego. A więc pierwsze zagadnienie to jest właśnie samo pojęcie samorządu klasowego. Michale, czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego z tym pojęciem jest w ogóle jakiś problem? Problem jest tak samo z pojęciem samorządu klasowego, jak i samorządu uczniowskiego, ponieważ można powiedzieć, że tutaj stykają się takie dwa podejścia. No jedno to jest takie, jak można powiedzieć, takie bardziej potoczne, w którym myśląc o samorządzie klasowym czy o samorządzie uczniowskim, ograniczamy to pojęcie do grupy reprezentantów, reprezentantek, czyli tych władz, które są wybrane w wyborach lub w inny sposób pełnią tę rolę. No, tym samym ograniczamy samorząd uczniowski do grupy tam 4, 5, 10 osób. No i na poziomie klasy wygląda to podobnie, czyli jak większość naszych uczestników mówi, ja nie jestem w samorządzie, prawda? Ma na myśli to, że nie jest właśnie w tych władzach. No na poziomie klasy oczywiście mówimy o tej społeczności klasowej, tak? Czyli tak naprawdę myśląc o samorządzie klasowym, mówimy po prostu o społeczności uczniów całej klasy. Samorząd uczniowski oczywiście ma też wymiar prawny w pewnym sensie, nie w pewnym sensie, tylko jest po prostu organem szkoły opisanym w prawie oświatowym jako jeden z czterech organów szkoły, prawda? Więc nie jest to również jakaś taka aktywność dodatkowa dla uczniów, ale jest to po prostu narzędzie czy też instytucja, która w założeniu ma na celu pomóc uczniom w wpływaniu na to, jak funkcjonuje szkoła. To jest oczywiście też pewna idea, no i jeśli mam mówić o tym, jak my w CEO, w Centrum Edukacji Obywatelskiej rozumiemy ten samorząd, no to najbliżej nam właśnie do takiej idei samorządności, która gdzieś tam jakiś czas temu już się pojawiła, która zakłada, że najlepiej, że w ogóle placówka edukacyjna, czy my jako dorośli nauczyciele powinniśmy zapewniać uczniom warunki do takiej, można powiedzieć, takiego samostanowienia o sobie, tak? Czyli szkoła nie powinna tworzyć bardzo sztywnych ram, a takie bardziej ogólne ramy, w ramach których ci młodzi ludzie mogą, w zależności oczywiście od wieku i od swojego doświadczenia i swojego zaangażowania, współdecydować o sobie, tak? No i wierzymy, że samorząd uczniowski przede wszystkim nie jest tylko właśnie taką ozdóbką, nie jest tylko właśnie czymś, co
trzeba, zgodnie z ustawą musi być, ale jest po prostu ważnym narzędziem edukacyjnym i wychowawczym. Często nawet w przypadku niektórych aspektów kompetencji bardziej skutecznym i efektywnym niż tradycyjnie prowadzone lekcje. Myślę, że to jest ciekawe, co mówisz, bo mówisz tak naprawdę, że właśnie samorząd, samorządność jest pewnym aspektem edukacyjnym szkoły, a nie jakimś właśnie kwiatkiem do kożucha, prawda? I no właśnie, myślę, że na to dzisiaj postawimy jakiś taki mocny akcent. Warto, czy chcesz coś dodać do tego? Ja krótko tylko. Zgadzam się ze wszystkim tak naprawdę, co powiedział Michał, a dokładnie z mojego doświadczenia wynika, że samorząd uczniowski to są właśnie wszyscy uczniowie. Wszyscy. I od kiedy jestem też w szkole podstawowej, czy to u mnie tak słychać, przepraszam? Czy to coś z moim dźwiękiem jest nie tak? Czy może masz głos? My się wyłączymy na moment, dobra? Nie, bo po prostu słyszę jakieś szumy, tak. I dlatego się pytam, czy coś u mnie jest nie tak, bo nie chciałabym zakłócać. Od kiedy zaczęłam pracować w szkole podstawowej, to zauważyłam też fakt, że bardzo pomijane są w samorządach uczniowskich na przykład klasy 1-3, które uważam, że są bardzo ważne w tym modelu właśnie wspierania i rozwijania samorządności. I gdzieś tam cały czas z tyłu głowy mam to, żeby myśleć o tym, jak włączyć i jak dać przestrzeń do działania wszystkim uczniom, żeby oni się czuli współodpowiedzialni. Myślę też, że słabo tłumaczymy słowo samorządność, to co Michał też powiedziałeś, samorządność. Mało o tym rozmawiamy i oddajemy gdzieś tam refleksji uczniom, żeby oni spróbowali to jakoś wytłumaczyć. Myślę, że to jest ważny aspekt takich pierwszych spotkań w ogóle z uczniami i mnie ich refleksje, ich zdanie na ten temat bardzo dużo uczy. Tak, znaczy, no, ja tutaj zdecydowanie podbiję to, co powiedziała Marta o tej samorządności klas 1-3, bo właśnie no myślę, że jeszcze będziemy trochę o tym mówić, z jakimi trudnościami się spotykamy, pracując właśnie z samorządem, ale właśnie to jest ten okres kluczowy, kiedy młodzi ludzie przychodzą jeszcze do szkoły z dużą taką dozą naturalnej chęci do działania, do po prostu też mówienia o tym, co im się podoba, co im się nie podoba, i bardzo często gdzieś tracą to, szybko to tracą, szybko uczą się, że szkoła nie jest tym miejscem, które właśnie pozwala na mówienie o tym, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co bym chciał zmienić, że jest to wszystko poukładane i wymyślone przez dorosłych. Także to dorośli nauczyciele, nauczycielki są tymi, którzy wymyślają, jak ta szkoła będzie działała i ewentualnie no może od czasu do czasu tego głosu posłuchają, ale zasadniczo rzeczywiście uczone są większość uczy się tego, że ten samorząd no to jest właśnie od tego, żeby pełnić takie funkcje pomocnicze, tak często, szczególnie właśnie na poziomie klasy, tak, kiedy mówimy o klasie i o samorządzie klasowym, no to najczęstsze skojarzenie jest takie, że to jest taka grupka osób, która jest odpowiedzialna za to, żeby zbierać pieniądze przed wycieczką szkolną, czy też podlewać kwiatki w sali i, no nie wiem, chodzić po kredę, gdzie jeszcze czasem może są jakieś tablice kredowe. No to są mniej więcej te funkcje samorządu klasowego, z jakimi no zdecydowana większość polskich uczniów i uczennic się spotyka. Tak? I dla nich to po prostu nie jest żadna instytucja, która ma na celu im pomóc zmienić szkołę. No i to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne wyzwanie, przed którym stoimy na pewno my w CEO, jakby pracując z samorządami. Mhm. Ja jeszcze muszę się wtrącić, jeśli mogę, bo skoro Michał powiedział o 1-3, to ja też mam takie doświadczenie, taką refleksję, że i też tu czytam sobie na fejsie, na komentarze, że 1-3 klasy uczniowie chcą bardzo działać i ja się z tym zgadzam, to są bardzo aktywne dzieciaki, o które chciałyby we wszystkim brać udział i moim zdaniem ten przeskok później, 1-3, pojawia się 4. klasa, tak jak we wszystkich obszarach życia jest to trudna, znaczy no, jest to trudny czas, bo tak naprawdę oni przechodzą z pewnej formuły pracy na inną formułę pracy, ale jest to taki ważny moment dla kształtowania się też tego samorządu na późniejszych etapach, a teraz już nie są to tylko 4., 5. i 6. klasy, ale są to też 7. i 8., więc naprawdę to jest później 5 lat pracy z dzieciakami i nie warto marnować tego potencjału, jaki po prostu się pojawia w tych klasach 1-3 i to tutaj dużo od nas, myślę, zależy.
No dobrze, dobrze, ale zejdźmy na ziemię, dobra? Dlatego, że żebyście mi tutaj w tej chwili narysowali takie ideały, a tymczasem ja jestem wychowawczynią klasy czwartej, znaczy nie jestem, ale wyobrażam sobie, tak? Te moje dzieci już zostały jakoś tam ubezwłasnowolnione na etapie 1-3, zresztą ze względu na to, że ich pani chciała dobrze, tak, chciała im po prostu pomóc we wszystkim, we wszystkim ich wyręczała, przychodzą do mnie i one niczego nie chcą, tak? Kiedy ja ich pytam, co by chciały zrobić, to niczego nie chcą, jeżeli ja je zachęcam, to są bierne, co mam robić w takiej sytuacji? Jeżeli to rzeczywiście ma być współpraca wszystkich uczniów. Marto, to tobie jest bliżej pewnie do tego pytania. To się nie zdarza, Emilio, tylko w czwartych klasach, bo ja się z tym spotkałam również w siódmych klasach, w szóstych klasach i mi się wydaje, że to jest coś, co czują wszyscy nauczyciele, którzy też tutaj są, że też napotykamy na kwestię, a po co mi to, a co to mi da, więc przede wszystkim ja byłam zdziwiona tym, że można coś takiego mówić, ale jeżeli poddamy to pod refleksję, to znaczy się nie będziemy na zasadzie takiej, że chcemy po prostu wybrać tą trójkę klasową i będziemy kategoryczni, że musimy do tego doprowadzić, tylko pozwolimy sobie, my jako nauczyciele, zatrzymać się nad tym, zastanowić się, dlaczego tak jest, zobaczyć może troszkę więcej niż właśnie tylko ta klasa, przeznaczyć przestrzeń na to, żeby porozmawiać i zadać takie pytanie jak na przykład, po co jest samorząd? Co to znaczy samorząd? Może też trzeba uczniom powiedzieć, ja też mam takie doświadczenie, że w ogóle oni są ważni w tym samorządzie szkolnym, że właśnie to oni są jednym z organów w ogóle szkoły i mają coś do powiedzenia. I myślę, że też taka otwartość nauczyciela na to, że słuchajcie, ja z wami też w tym jestem. Ja chcę wam też w tym towarzyszyć. Spróbujmy wspólnie się nad tym zastanowić. I druga kwestia też, którą chcę poruszyć, to też taka, że często my jako wychowawcy też gdzieś tam chcemy odhaczyć pewne działania, które realizujemy, bo jest nam też tak wygodniej. A wydaje mi się, że w tym procesie kształtowania samorządności uczniowskiej, czy wewnątrz klasy, czy też całej szkoły, chodzi o proces. To się po prostu dzieje cały czas. I myślę, że też taka otwartość z naszej strony, że to spróbujmy wybrać na przykład na pół roku. Zobaczmy, co się zadzieje. Też takie nietrzymanie uczniów, że to już jest na zawsze. Dawanie im też takiej przestrzeni do tego, żeby oni mogli wybrać, zdecydować, przyjrzeć się, bo jeśli rzeczywiście uczniowie, tak jak powiedziałaś, nie byli przyzwyczajeni do tego, że cokolwiek robią, że ponoszą za cokolwiek odpowiedzialność, że w ogóle mogą podjąć jakiekolwiek decyzje, no to mnie to w ogóle nie dziwi, że oni nie wiedzą, jak to mają robić. I my się nie obrażajmy na nich. Bo ja też tak mam czasem, że pierwsze co, no ale jak to nie, przecież ja tu jestem taka z głową pomysłów, jestem nauczycielem, który jest otwarty na to, żeby działać, robić, a tutaj się spotykam z taką postawą uczniów, że nie, że po prostu oni na przykład nie chcą i czują, że im to jest do niczego potrzebne. No to ja czuję znowuż, że teraz moja rola jest w takim razie inna. Ja chcę wzbudzić w tych uczniach potrzebę, aby oni chcieli w tym współuczestniczyć. I w tym momencie moje nastawienie na cel też się zmienia, bo najpierw muszę wypracować w nich tą chęć, tą motywację, być może czasem im zaufać i dać im przestrzeń, żeby coś zrobili. Więc myślę, że to są takie, i to są chyba te podstawowe rzeczy, które trzeba na początku roku się nimi zatroszczyć. Ja też mam takie poczucie już od kilku lat, że za mało czasu poświęcamy na te pierwsze spotkania z uczniami po wakacjach. Wydaje mi się, że to powinno być dużo więcej niż na przykład jedna godzina wychowawcza. W tym roku mieliśmy fajnie zorganizowane, bo jako wychowawcy mogliśmy nawet mieć 2-3 godziny w pierwszy dzień szkoły i to było bardzo fajne. I wtedy można naprawdę coś fajnego zrobić i porozmawiać. Więc myślę, że tutaj też o to właśnie chodzi, żeby być w tym z uczniami, nie obrażać się, nie strzelać fochów, nie szukać winy też w sobie, absolutnie, nie chcieć też być mega doskonałym, tylko po prostu dać taką przestrzeń, wolność, spróbować z nimi porozmawiać i zadać czasem pytanie, albo pogodzić się wewnątrz siebie, no a co będzie, jak w naszej klasie samorządu dziś w tym roku nie będzie.
Tak, no tu to, co piszą osoby na czacie, myślę, że, no, że jest ważne, bo tutaj piszecie Państwo, że właśnie dostrzegacie to, że im, że tak naprawdę ci, z wiekiem ci uczniowie tak naprawdę są mniej zaangażowani, czyli im później, tym trudniej, tak? To też jest moje doświadczenie, że po prostu im starsi uczniowie, tym tak naprawdę trudniej ich przekonać, że ten samorząd, ta samorządność nie jest tylko pozorem. Bo właśnie myślę, że w ogóle to hasło pozór jest tutaj kluczowe, ponieważ młodzi ludzie są bardzo wyczuleni na punkcie tego właśnie, czy jakieś działanie jest pozorne, czy też prawdziwe, tak? Czy jakby nasza, jako wychowawców na przykład klas, tak, chęć tego, żeby usłyszeć, co oni mają do powiedzenia, czy my rzeczywiście chcemy ich usłyszeć i chcemy wziąć to, co oni nam powiedzą, tak? Czy tylko pytamy pro forma, albo żeby właśnie sprawić takie wrażenie, że chcemy, a tak naprawdę my już wiemy, na przykład wiemy, mamy jakąś decyzję podjętą, ale tak chcemy dopytać uczniów, tak? Bo z tym, co bardzo się spotykamy w naszym programie Szkoła Demokracji, gdzie pracujemy z samorządami, no jest właśnie to, że bardzo wiele samorządów, i to na poziomie szkoły, i na poziomie klasy, porusza się właśnie w obszarze tego pozoru, tak? Czyli trochę udajemy, że jest samorząd, no bo musi być, dajemy temu samorządowi jakieś tam rzeczy do zrobienia dodatkowe, tak? Mocno dodatkowe, które gdzieś tam mogą sobie porobić po lekcjach, a tak naprawdę wszyscy wiedzą, że to nie jest ważne, tak? Znaczy, że doskonale by sobie szkoła poradziła bez tej dyskoteki, by sobie doskonale poradziła bez jakichś takich, nie wiem, akcji charytatywnej, tak, i tak dalej. I uczniowie też to czują, tak? Więc jakby kiedy to widzą, no to ciężko ich przekonać do aktywności, prawda? Ciężko nagle powiedzieć, że słuchajcie, chcielibyśmy, żebyście się włączyli, żebyśmy się zastanowili wspólnie na przykład, co możemy zmienić w tej naszej szkole. Tak? Jeśli tak powiemy, rzeczywiście będzie raczej niechęć wśród tych młodych ludzi, ale rzeczywiście im wcześniej zaczniemy, tym łatwiej. Tak? Znaczy na poziomie tej czwartej klasy rzeczywiście należy moim zdaniem, czy tych wcześniejszych klas szkoły podstawowej, szukać tych drobnych rzeczy, bo to jest jakby ta trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć. My mamy taką filozofię w Szkole Demokracji małych kroków, tak? Czyli jakby nie mówimy od razu młodym ludziom, a to słuchajcie, zrobimy tutaj konsultacje na przykład wewnątrzszkolnego oceniania, tak, czy jakiegoś poważnego dokumentu, albo że zrobimy budżet szkolny partycypacyjny, tak, to nie jest dobre na początek, bo po prostu będzie małe zainteresowanie i poczujemy, no po prostu odniesiemy pewną porażkę, tak? Więc zacznijmy od tych naprawdę małych, drobnych kroków i tu jest kluczowa rola wychowawców, wychowawczyń klas, tak, bo to oni są na pierwszej linii frontu i oni są z uczniami przy tych codziennych sprawach, tak? Typu właśnie jak wygląda nasza klasa chociażby, tak? Jakie są zasady, które panują w naszej klasie, czy te godziny, które mamy do dyspozycji wychowawcy, czy na przykład wspólnie z uczniami jesteśmy w stanie ustalić, co na tych godzinach będzie, o czym będziemy rozmawiać, o czym oni w ogóle chcą rozmawiać, tak? Rozmowa w ogóle jest chyba też kluczem, żeby uczyć ich tego, że po prostu my jesteśmy otwarci na tę rozmowę. To tak w skrócie myślę, że czyli unikanie pozorów, pozorności i to, co powiedziała Marta, że jeśli ma coś być działaniem pozornym, to naprawdę lepiej tego nie robić, bo przyniesie więcej szkód niż brak działania, niż po prostu to, że nic się nie wydarzy. Ja bym do twojej rozmowy dodała jeszcze słuchanie, dlatego że ja mam takie doświadczenie, że często w takiej sytuacji, gdzie właśnie jest takie wrażenie, że nikt nie chce działać, nikt nie wierzy w to, że może coś zmienić, to nagle jak ja to tak nazywam, że wiecie, że moje uszy się robią takie duże i zaczynam słyszeć uczniów pomiędzy wierszami, nawet w trakcie moich lekcji tych przedmiotowych, które prowadzę, czyli staram się usłyszeć ich bolączki, staram się usłyszeć, co ich gdzieś tam gniecie, co im się nie podoba. Często te rozmowy są też prowadzone w mojej obecności, na przykład w czasie przerwy i to są dla mnie takie punkty zahaczenia, takie punkty kotwice, których łapię się na przykład przy okazji rozmowy właśnie co możemy zrobić, co możemy zmienić, pokazania im i przekonania, że na przykład mogą na to mieć wpływ, bo to jest właśnie między innymi rola samorządu uczniowskiego, podejmowanie decyzji w pewnych sprawach, ale też im gwarantuje, że ja jako wychowawca, czy też jako opiekun samorządu, jestem też dla nich po to, żeby im pomóc w tym procesie. Więc myślę, że też do tej rozmowy wchodzi jeszcze właśnie to słuchanie i to jest chyba ważne bardzo, że właśnie i to nam może pomóc w sytuacji, kiedy słyszymy od uczniów, że oni nie chcą, nie mają pomysłów,
czasem trzeba popchnąć, czasem trzeba poobserwować też tych uczniów, szczególnie jak trafiamy na klasę, której nie znamy, na uczniów, z którymi nie mieliśmy do czynienia. Tu też czytałam w komentarzach, że często są wypychane jakieś osoby. Tak, i ja też mam takie doświadczenie. Często są wypychane osoby, które w naszych oczach na przykład kompletnie się nie nadają, albo być może nie poradzą sobie, albo mamy też czasem wrażenie, że są to osoby tak specjalnie dla śmiechu wypchane na przykład. I ja się spotkałam z takimi sytuacjami i bardzo trudne to były dla mnie sytuacje i w tym momencie w mojej głowie toczyło się coś takiego, czy iść dalej, bo przecież już mija ten tydzień i trzeba wybrać samorząd uczniowski. Uwaga, to jest jedna myśl w mojej głowie, a druga myśl, nie znam tej klasy tak dobrze, nie wiem, jaki mają cel jako grupa, nie wiem, co myśli ten chłopak, który jest wypychany, w związku z tym boję się w to wbrnąć, bo nie wiem, czy nie wyrządzę więcej szkody. I wówczas robię klatkę stop. Ja wtedy zrobiłam tak, że wiedziałam, że na drugi dzień mam z tą klasą lekcję przedmiotową, więc wiedziałam, że jako wychowawca jest teraz taka potrzeba, mogę poświęcić ten czas na to, żeby tą sytuację rozwiązać. I po prostu wycofałam się, już nie pamiętam, co wtedy powiedziałam, ale jakoś dyplomatycznie się wycofałam z tego, co się działo wtedy i wróciliśmy do tego tematu, gdy ja też byłam bardziej gotowa też refleksyjnie, a nie emocjonalnie, żeby zająć się tym tematem, bo myślę, że też my nauczyciele często po prostu emocjonalnie bardzo tak reagujemy, że nie przyglądamy się sprawie ze wszystkich stron i wówczas, słuchajcie, porozmawiałam z klasą, bo miałam taką okazję bez tego ucznia, taki splot dobrych wydarzeń wtedy się po prostu zadział i porozmawiałam też z tym uczniem i naprawdę zobaczenie też innej perspektywy klasy, posłuchanie ich, powiedzenie przede wszystkim swojej perspektywy, jak ja odebrałam tą sytuację, spowodowało, że ta klasa zaczęła się gdzieś tam otwierać, uczniowie zaczęli mówić, ale myślę, że klucz był w tym, że ja doprowadziłam do takiej sytuacji i głośno powiedziałam też swoje obawy i głośno nazwałam fakty, które zobaczyłam. I to też otworzyło uczniów. I znowu wracamy do punktu wyjścia Michała, czyli znowu do rozmowy. Jak jest okazja i przestrzeń, żeby rozmawiać, to rozmawiajmy, wykorzystajmy to. Tak, mhm. Jeszcze tutaj, jeśli mogę, bo nie mogę się powstrzymać, bo też trochę chcę się odnieść. No, właśnie ja też bym chciała. Bo widzę tutaj, że piszecie Państwo na czacie o trudnościach, jakie macie, że właśnie pytacie o pomysły i wśród 300 uczniów nikt nie powie słowa, jak na przykład pytacie, co by chcieli, no że uczniowie też nie wiedzą, tak? Nie mają tej wiedzy o tym, co samorząd uczniowski. I tutaj też zwracam uwagę, że to jest samorząd uczniowski, nie ma czegoś takiego jak samorząd szkolny i to też nie chodzi o samo słowo, ale to nam dużo zmienia też w myśleniu, tak? Bo to nie jest samorząd szkolny, to jest samorząd, który ma skupiać się na potrzebach i na reprezentować uczniów i uczennice. Prawda? To myślę, że to jest też ważne, żeby nawet mówiąc o tym pokazywać. To jest tak na marginesie, ale bo to też moim zdaniem takim dobrym zawsze punktem startu jest wyjście od czegoś, co rzeczywiście jest w tym momencie w szkole ważne. Tak? Znaczy nie szukanie na siłę, a no dobrze, no to sobie pomyślmy, teraz zastanówmy się, co byśmy chcieli zrobić. To oczywiście można jak najbardziej robić, ale rzeczywiście bardzo często się spotkamy z tym, że no a to my nic nie chcemy. Tak? Szukajmy takich momentów, kiedy rzeczywiście uczniów coś zaboli, jest jakiś problem realny i oni o tym mówią, słychać, że to jest problem, albo jest jakaś taka sytuacja, która daje nam pewną okazję, tak? Czyli na przykład szkoła ma pewne środki na remont, tak? Jest zaplanowany remont, wiadomo, że on się odbędzie, albo będzie kupowany jakiś sprzęt do szkoły, wiadomo, że mamy te pieniądze. Włączmy uczniów we współdecydowanie wtedy, tak? Jakby, czyli to jest realna sytuacja, że mamy 10 tysięcy złotych, możemy sobie kupić sprzęt sportowy. Pewną część, wiadomo, musimy jakoś przeznaczyć w określony sposób, ale część można przeznaczyć zgodnie z tym, co uczniowie zdecydują. Czy zakup książek do biblioteki, prawda? Przecież to nie jest tak, że uczniowie nie mają żadnych zainteresowań. Wiadomo, że nie wszyscy się tymi książkami interesują, tak? Ale jakaś część na pewno. Jakaś część na pewno będzie chciała powiedzieć, że jakąś tam książkę kupmy do tej biblioteki. To są to takie momenty, w których my się możemy zahaczyć, czy jako wychowawcy, czy jako opiekunowie samorządu i pokazać uczniom, że to nie jest właśnie pozór, tak? Że proszę bardzo, mieliśmy konkretną decyzję, czy wy się do nas zgłosiliście, to ja myślę, że Marta jeszcze powie przykład mundurków ze swojej szkoły, bo to był właśnie taki przykład, że uczniów po prostu to bolało, tak? I fakt, że
zostali wysłuchani, że nie zostali zignorowani, niesamowicie wzmocnił ich i w ogóle to poczucie, że ten samorząd nie jest tylko kwiatkiem stojącym obok dyrektora na apelu. Ja myślę, że w ogóle słowa, które najczęściej się pojawiają w tym, co teraz mówicie, to jest rozmowa i słuchanie. Czyli tak naprawdę dwie strony tego samego medalu. I właśnie rozmowa, bo oczywiście Państwo mają rację, że zarówno do wychowawców, jak i nauczycieli należy informowanie uczniów, jak ważne decyzje należą do samorządu uczniowskiego. Ale to informowanie czasem, żeby nie przerodziło się też w takie jakieś pogadanki, bo Państwo doskonale wiedzą, że oni wtedy przestają nas słuchać. To jest zupełnie normalne, też tak mieliśmy w ich wieku. Natomiast oni przecież mogą sami to poodkrywać i o tym też jeszcze będziemy mówić. Ale w związku z tym, że cały czas krążymy wokół wychowawców, słuchajcie, po co? Co ma w ogóle wspólnego samorządność z oddziaływaniem wychowawczym? Warto. Jak ty to widzisz? Przede wszystkim opieramy się na pewnych wartościach, które są bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Przede wszystkim uczniowie uczą się tego, że mogą coś robić, że są sprawczy, że mogą o czymś decydować. No, dla mnie obecnie jest to słowo klucz, żebym ja miała takie, wiecie, takie uczucie gdzieś tam w środku, że uczniowie jak wychodzą ze szkoły, mają takie poczucie, że mogą coś zmienić, że jeśli znajdą osobę, która ich wesprze, to mogą coś robić. I najgorszą porażką szkoły dla mnie może być to i też wychowawcy, jeżeli klasa po prostu, nie ma takiego przekonania. I myślę, że też wychowawczą rolą jest to, że oni uczą się odpowiedzialności też, tak? Odpowiedzialności za podejmowane zadania, co jest też bardzo ważne, bo pewnie zauważyliśmy, że no z tą odpowiedzialnością bywa różnie i to nauczanie zdalne też pokazało, a tutaj pracujemy na realnych wydarzeniach, na realnych sprawach w oderwaniu od też nauki, czyli od czegoś, czego niekoniecznie uczniowie lubią. I tutaj możemy bazować na takiej odpowiedzialności za podjęcie się do zrealizowania jakiegoś działania, na odpowiedzialności za na przykład grupę, na odpowiedzialności za klasę. Też jest tutaj też moim zdaniem tutaj wchodzi takie kształtowanie też takiej gotowości do tego, że ja chcę działać, że ja wiem, że mam wpływ, czyli że ja jestem gotowa, żeby działać. To tak, proszę pani, to ja się tym zajmę, tak? Albo dobrze, to ja gdzieś tam się chwycę za to, więc myślę też, że to tworzenie klasy jako samorządu uczniowskiego też bardzo dla mnie ma taką funkcję odkrywania ich pasji i talentów i wzmacniania mocnych stron i dowartościowywania też ich, że w tym jestem dobry, w tym jestem dobra, to potrafię zrobić, o, tutaj mi dobrze poszło, nawet jeśli byłam tylko małym elementem tej wielkiej układanki, ale to jest mój wkład, więc też taka rola nas, wychowawców, też w tym, żeby zaznaczać, że to nie jedna osoba zrobiła, to my. I myślę, że to jest też takie kształtowanie wspólnoty, poczucia, że jesteśmy w tym razem i jeśli razem będziemy próbowali działać, to się uda, że też taka współodpowiedzialność w nas jest, więc to są dla mnie takie ważne elementy, które mi gdzieś przyświecają i co oczywiście nie jest łatwe, ale tak jak też powiedziałaś na początku, wychowanie czy też w ogóle tworzenie samorządu, budowanie tej samorządności w takich realiach, w jakich żyjemy teraz, jest procesem i powinniśmy się cieszyć z najdrobniejszych elementów i też nie stawiać sobie jakichś też wygórowanych oczekiwań, bo możemy się spalić za bardzo, sfrustrować i wtedy umknie nam to, co na przykład ważne, nawet najmniejsza rzecz, która się właśnie wydarzy, chociaż ja nie wiem, czy to jest teraz ten moment, żebym powiedziała o mundurkach, ale najwyżej Emilia, myślę, że ty mnie po prostu przywołasz do tego, żebym to opowiedziała, ale myślę, że starajmy się wyciągać
taką radość i bycie dumnym z najmniejszych rzeczy, tak jak tutaj też się w komentarzach pojawiło, tak jak Michał powiedział, właśnie na przykład strona internetowa, czy też jak powinna klasa wyglądać, czy też, no nie wiem, wybór książek do biblioteki, czy też ja na przykład organizuję nocne planszomanie, gdzie uczniowie, co biorą udział, mogą zdecydować, w jakie gry chcą grać, tak? Mogą też przynieść swoje, podzielić się, to są takie drobne rzeczy, od których zaczynamy, ale moim zdaniem też należy je podkreślać, żeby uczniowie też gdzieś słyszeli, że to jest ich sprawa, że dobra, bo wiecie, oni w ferworze dnia codziennego mogą tego nie zauważyć, więc to jest też ważne takie wyłapywanie tych nitek i nazywanie tego. Myślę, że to jest też nasze zadanie, że zobaczcie, ale na to mieliście wpływ, zobaczcie, tu mogliście dokonać wyboru, bo wiadomym jest, że nasi uczniowie będą się chwytać też czasem takich rzeczy, na które rzeczywiście wpływu nie mają, no bo jesteśmy jednak w ramach, jesteśmy jednak w systemie i z reguły gdzieś tam będzie ich bolączka, że albo oni by chcieli system cały zmienić na przykład, nie? No ale znowu wracam do małych kroków Michała. Jak będziemy pomału działać, wdrażać te małe kroki, to być może kiedyś ten system runie, tak? To też tak my w tym życiu nauczycielskim mamy. Natomiast nazywanie tego, ja też to zauważyłam, że uczniowie nie zdają sobie sprawy z wielu rzeczy. I teraz zobaczcie, tu mogliście wybrać, no to mieliście wpływ. A? No tak, rzeczywiście, nie? I wtedy też to ich myślenie zaczyna być trochę inne. Ale tu możecie, czemu nie chcecie? A tak, rzeczywiście. I też pokazywanie im miejsca, gdzie jednak mogą. Więc też ta rozmowa, sobie to gdzieś zapisałam w trakcie, jak ty, Michał, mówiłeś, albo nie, napisałam na czacie chyba, że też takie... Ja, mnie interesuje na przykład nie tylko to, co uczniowie chcą zrobić, ale mnie interesuje, dlaczego nie chcą na przykład, bo ja chcę zrozumieć i ja zawsze drążę to, ale dlaczego nie chcecie, ale dlaczego tak uważacie, co spowodowało, bo to są dla mnie ważne zdarzenia, ważne informacje, które być może pomogą mi w całym oglądzie sytuacji i w znalezieniu jakiegoś rozwiązania, jakiejś luki w tym wszystkim, żeby się przez to przebić. No, więc... Tak, dzięki, no, ja widzę, przepraszam, że ty to traktujesz jako przygodę w ogóle taką, bo tutaj na czacie nam się pojawia mnóstwo takich wypowiedzi sfrustrowanych właśnie, że oni niczego nie chcą, że tyle próbujemy dać od siebie i tak dalej, i tak dalej. I cieszę się też, że powiedziałaś o tym, że to może być frustrujące, ale jednocześnie to może być przygoda takich małych kroków i bardzo mi się też jakoś podoba to podejście. Michale, przepraszam cię serdecznie. Tak, no to oczywiście ważne, żeby też pamiętać, że nie da się wszystkich zaangażować, tak? To znaczy po prostu nawet w najbardziej aktywnych i rozwiniętych społeczeństwach demokratycznych, no nie ma tak, że 100% społeczeństwa angażuje się w inicjatywy, w stowarzyszenia i w fundacje, prawda? Więc oczywiście dążymy do tego, żeby jak najwięcej osób włączyć, ale też dążymy tak naprawdę do tego, żeby nawet oni mieli tą świadomość, że mogą się włączyć, bo to już jest dużo, tak? Czyli to, co powiedziała Marta, czyli to komunikowanie tego, ten PR trochę samorządowy też jest bardzo ważny, tak? Bo ważne jest to, żeby cała szkoła usłyszała, że to, że mamy, że właśnie tutaj pani Diana napisała kolor ścian na przykład, tak? Że właśnie przemalowywaliśmy ściany i zapytaliśmy uczniów o ten kolor. I to, że na pierwszym piętrze jest taki kolor, a nie inny, albo że jest jakiś malunek, to nie jest tak, że to znowu my dorośli zdecydowaliśmy, tylko że to wy zdecydowaliście, tak? A przynajmniej ci, którzy się włączyli, tak? Bo być może większość się nie włączyła w jakąś dyskusję, ale przyszło 20 osób i te 20 osób no po prostu podjęło tę decyzję, tak? Czyli też komunikowanie tego jest bardzo ważne, żeby pozostała część społeczności szkolnej miała tę świadomość. No a jeszcze wracając do pytania dlaczego, tak? To znaczy co ma wychowawca, co ma szkoła, dlaczego ten samorząd jest ważny? No właśnie często jak się spotykam z nauczycielami czy też z dyrekcją, no i gdzieś tam właśnie rozmawiamy o to, po co ten samorząd, to ten poziom refleksji też jest taki bardzo niski, znaczy no samorząd jest po to, żeby właśnie było milej uczniom w szkole, tak? Czyli samorząd jest od robienia takich małych, miłych rzeczy, które trochę tam uprzyjemnią tą codzienną orkę i po prostu tą szarość po prostu rozjaśnią, no co jest niesamowitą infantylizacją, tak? No bo nie jest po to samorząd, nie jest samorząd po to, żeby organizować życie pozalekcyjne. Oczywiście troszkę tak, ale właśnie samorząd uczniowski jest jedynym narzędziem, czy w ogóle partycypacja, tak? Bo mówimy właśnie o partycypacji tak naprawdę obywatelskiej.
w szkole jest, kształtuje kompetencje społeczne i obywatelskie, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób inny wykształcić. Nie nauczymy ich na lekcjach tego, tak? Nie nauczymy na lekcjach, jak dochodzić do kompromisu, jak słuchać innych różnych zdań, jak przekonywać na przykład dorosłych do swojego zdania, tak? Nie jesteśmy w stanie na żadnej lekcji tego nauczyć, tylko właśnie ta aktywność może to zrobić. No a dziś tyle się mówi o tych właśnie kompetencjach społecznych, obywatelskich. Jak najbardziej można, myślę, też zresztą, jak sobie popatrzymy na zapisy podstawy programowej z niektórych przedmiotów, spokojnie można działaniami samorządu uczniowskiego sobie odhaczyć realizację na przykład z wiedzy o społeczeństwie tej podstawy programowej. Więc z punktu widzenia też takiego nawet utylitarnego, można powiedzieć, dla nas jako nauczycieli, to jest przydatne, prawda? No i też to, co powiedzmy już takiego punktu meta, tak? Czasami nie myślimy o tym punkcie meta, ale postawy wobec w ogóle demokracji, postawy wobec społeczeństwa kształtują się w tym wieku szkolnym, tak? Wiadomo, że jeszcze jesteśmy w stanie się zmienić, jak mamy powyżej 20 lat, ale ten trzon jest ukształtowany, czyli jeśli młody człowiek skończy szkołę z takim przekonaniem, że to nie ode mnie zależy, że zawsze jest ktoś na górze, kto decyduje, kto wybiera, co ja robię, najprawdopodobniej w życiu dorosłym ten młody człowiek będzie miał taką samą postawę, tak? Czyli będzie oczekiwał od władzy, że coś zrobi, będzie narzekał na tą władzę. No to jest dość charakterystyczne w Polsce, prawda, że lubimy sobie narzekać, że oni czegoś nie zrobili, tak? Zdecydowanie rzadziej sami bierzemy sprawy w swoje ręce i niestety to jest postawa, która bardzo często wchodzi w... wykształca się po prostu w szkole, prawda? Przez wiele, wiele lat edukacji uczymy się tego, że po prostu my jako jednostka nie mamy wpływu. Przepraszam, ale ja to muszę przeczytać, co się w tej chwili pojawiło na czacie. Budowanie samorządu uczniowskiego to proces wieloletni. Aby moi uczniowie poznali swoje możliwości, bo mi umknie, zajęło mi 3 lata. Udało mi się i gdy oddawałam funkcję opiekuna, usłyszałam to, co było moim celem. Niech się pani nie martwi, poradzimy sobie obojętnie z kim. I tak działają już rok, ucząc tego opiekuna. Budowanie samorządu uczniowskiego to proces wieloletni. Jeśli chcemy, aby było to czymś trwałym. No właśnie, to o to chodzi, żeby oni sami poczuli, że damy radę, tak? Mhm. To poczucie sprawczości jest tutaj nieprawdopodobne. Wyciągnęłam z naszych materiałów tutaj też właśnie taką, wydawałoby się teoretyczną, ale jakże cenną myśl Michała, że samorząd uczniowski poprawia samopoczucie uczniów i w szkole, i w klasie. Poprawia chociażby przez to, że oni właśnie czują, że mają na coś wpływ, prawda? Wzmacnia kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów. To, o czym mówiłeś, buduje zespołowość i integruje klasę, ułatwia zarządzanie klasą i szkołą z czasem, bo na początku może to być trudne, i buduje zaufanie, to co powiedziałeś na końcu, młodych ludzi do instytucji demokratycznych. Tak jak powiedziałeś, nigdzie indziej nie jesteśmy w stanie ich tego tak naprawdę nauczyć. Bardzo serdecznie wam dziękuję za te wypowiedzi, ale dobrze, powiedzmy, żeście mnie przekonali w tej chwili i postanawiam przeprowadzić wybory do tak zwanej, Marta, mówisz, trójki klasowej, u mnie w szkole tak się tylko nazywają rodzice, a tymczasem do tego tam prezydium samorządu klasowego, co zresztą pamiętajmy, według prawa oświatowego wcale nie jest konieczne, to jest pewien zwyczaj, ale może być zapisany w regulaminie samorządu uczniowskiego. I teraz tu też się pojawiają różne czasem problemy wynikające z zaszłości, z jakichś niezbyt fajnych tradycji, które obowiązują w szkole i które modelują nie do końca właściwe postawy. I znów, Michale, to chyba jest znany ci dość temat, tak? Tak, zdecydowanie. No, jest to temat, od którego większość tak naprawdę zaczyna, a w przypadku wielu uczniów i uczennic to jest tak naprawdę też aktywność, na której większość kończy swoją przygodę z samorządem, te wybory. I no tak, no, mamy poradnik oczywiście, w którym opisujemy dość szczegółowo, jak te wybory przeprowadzić na poziomie całej szkoły, prawda, jeśli chcemy je przeprowadzić. Jeśli chodzi o klasę, no to tu tak naprawdę są dostępne różne rozwiązania, tak? Wcale nie trzeba robić wyborów, to jest pierwsza rzecz.
moim zdaniem właśnie źle przeprowadzone wybory, wybory, które są jakoś przepchnięte przez wychowawców, czy przeprowadzone wbrew procedurom tak naprawdę podstawowym, demokratycznym, no stają się taką właśnie karykaturą wyborczą. Co po pierwsze uczy naszych uczniów, że tak naprawdę te procesy wyborcze to takie są w cudzysłowie i tutaj możemy sobie manipulować, że jeśli mamy władzę, to możemy manipulować i że to robią nauczyciele, niestety, często, w różny sposób i dyrekcja. No i że właściwie to tak naprawdę nie ma znaczenia, tak? Jak te wybory wyglądają. Nawet z takiego punktu widzenia edukacyjnego, jeśli już robimy wybory, no to należy się postarać, żeby one były przeprowadzone zgodnie z procedurami, zgodnie z oczywiście tymi podstawowymi, czyli żeby były powszechne, czyli żeby wszyscy uczniowie, uczennice mogli głosować i kandydować, bo to jest dość częste, że mamy, czy niektórzy nauczyciele, czy dyrekcja ma taką tendencję, żeby ograniczać pewnym uczniom dostęp do funkcji, do roli w samorządzie, bo on nie jest dobrym uczniem, on jest niegrzeczny, albo będzie właśnie ośmieszał tę funkcję, prawda? No bo oczywiście z jednej strony tak się czasem zdarza, że sami uczniowie dla żartu kandydują albo zgłaszają pewne kandydatury, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest też taka, że jeśli my limitujemy tych kandydatów, no to tak naprawdę nie pokazujemy tej odpowiedzialności w żaden sposób, tak? Więc jeśli uczniowie sobie wybiorą, powiedzmy, jakiegoś śmieszka jako reprezentanta, no to niech potem z tym śmieszkiem sobie żyją przez ten cały rok szkolny i niech zobaczą, jak to jest. Może za rok już sobie wybiorą kogoś innego, prawda? Ale dajmy im tę możliwość, tak? Znaczy dajmy im, przecież my jako dorośli również nie wybieramy sobie do Sejmu wszystkich przedstawicieli, z których jesteśmy potem dumni, prawda? No później się okazuje, że jednak duża część, no chętniej byśmy po prostu ich nie widzieli. I tak samo na poziomie szkoły, prawda? Więc, ale z poziomu klasy myślę, że naprawdę warto... Nie zawsze warto robić te wybory po prostu, tak? Czasem to, co też mówiła Marta, skupić się na tym po prostu, kto chce, tak? To znaczy, kto chce się w coś zaangażować i jeśli robimy jakąś, nie wiem, wydarzenie przykładowo na poziomie klasy, no to niech te osoby, które danym tematem się ciekawią, interesują, niech one wezmą odpowiedzialność za to, tak? To też nie musi być zawsze ta sama trójka czy czwórka osób, które robi po prostu jak od sztancy te kolejne wydarzenia. No i oczywiście właśnie tutaj też fajnie na czacie piszecie, że często te łobuziaki czy ci gorsi uczniowie są super aktywni, tak? Bo oczywiście nie wszyscy realizują się poprzez naukę i dobre oceny w ogóle nie wpływają na to, czy ktoś będzie dobrym reprezentantem, dobrym działaczem społecznym, czy dobrym politykiem, prawda? Bo to się wszystko jakoś tam ze sobą łączy, więc i to też właśnie czasem wzmacnia, niesamowicie wzmacnia. Ja też znam takie przykłady takich osób, gdzie ta działalność społeczna tak naprawdę była tą, w której no, w ogóle te osoby wypłynęły, tak? Nagle okazało się, że mają talenty, mają posłuch, mają charyzmę i wcale nie muszą mieć do tego czwórek i piątek, tak? To są często właśnie osoby, które mają problem z różnymi, mają problem z nauczycielami na przykład, bo są zbyt wygadane, czy właśnie zbyt chętnie wyrażają te swoje potrzeby czy problemy, tak? A to właśnie jest cecha, którą powinniśmy wzmacniać tak naprawdę jako nauczyciele, a nie ukracać. No więc jakby wracając do tych wyborów, jeśli Państwo chcecie zrobić wybory, to polecam nasz poradnik wyborczy, żeby sobie przeczytać i to wszystko wdrożyć, ale też naprawdę zachęcam tego, żeby testować różne rozwiązania. Tak? Z wyborami jest też ten problem, że one wchodzimy od razu w ten dyskurs polityczny, tak? To znaczy młodzi ludzie się tak wtłaczają i bo to jest znane, tak? Bo to widzą w telewizji, tak? Czyli jakby jak słyszymy hasło wybory, to od razu jest właśnie wygrany, przegrany na przykład, tak? Bo to jest już jakaś kategoria, tak? Że już ta obecność, aktywność w samorządzie zaczyna być postrzegana, że ktoś wygrał, ktoś przegrał, ktoś jest bardziej popularny na przykład, tak? Że często też jest taki plebiscyt popularności. Więc dużo czasem robi szkody, wybory robią dużo szkody, bo już później ci młodzi ludzie, no i potem jest oczywiście ten mechanizm, że wybraliśmy, no to niech oni robią, ci wybrani ich robią, tak? A ja już oddałem głos, prawda, i jest sprawa załatwiona, prawda, czyli jest dokładnie ten sam mechanizm, który mamy w społeczeństwie kraju, tak,
A w przypadku szkoły, no nie powinno to tak wyglądać, tak? Bo wcale nie jest powiedziane, że nie można organizować też różnych działań takich bezpośrednich, demokracji bezpośredniej, tak? Spotkań ogólnoszkolnych, dyskusji, wieców, gdzie biorą udział wszyscy chętni, wszyscy zainteresowani danym tematem. Więc no naprawdę z tymi wyborami bardzo, bardzo ostrożnie. Zachęcam do testowania niewyborczych systemów wyłaniania tych reprezentantów. Marto, coś krótko chciałabyś dodać? Ja chciałabym powiedzieć, że ja też często, oprócz tego, że jest taka trójka klasowa, to w miarę jak cokolwiek dzieje się w klasie, to na przykład mianuję uczniów różnymi dyrektorami. I pamiętam, że w gimnazjum był taki uczeń, który właśnie był z tych, którzy nie pałali miłością do nauki, zawsze jakieś fajne rzeczy, szybko kończył sprawdzian, test i kartkówki i zawsze robił jakieś takie manualne, artystyczne prace w trakcie lekcji, co dla mnie po prostu było rewelacyjne, bo ja czegoś takiego nigdy nie widziałam, a w ogóle byłam ciekawa w ogóle, co z tego wyjdzie. I jak zobaczyłam, że on jest taki utalentowany, jak robiliśmy różnego typu imprezy okolicznościowe, czy też byliśmy za jakąś imprezę, nasza klasa odpowiedzialna, no to on, wiedziałam, że na niego zawsze mogę artystycznie liczyć, bo on miał ten zmysł, on wiedział, poza tym zauważyłam, że on umie kierować ludźmi, w związku z tym mianowałam go kiedyś dyrektorem artystycznym do spraw wszystkich imprez, które realizuje samorząd uczniowski. I powiem wam, że to tak niesamowicie go wzmocniło, że później jak już wyszedł z gimnazjum i był w szkole ponadgimnazjalnej, to przychodził do mnie i powiedział, wie pani, bo ja też taką funkcję mam w tej szkole, tam zajmuję się dekoracją nieba na sufitu, żeby było niebem na przykład na jakieś tam jasełka czy jakieś inne wydarzenia i to mnie niezmiernie, to mi pokazało, jak taka wiara w człowieka, wiara w jego talent, w jego możliwości może dużo zdziałać i rozbudzić tą chęć, że on chce to robić po prostu dalej. I myślę, że w tym tkwi cała magia tego. I to nie jest tak też, że... smutno mi się słuchało ciebie, Michał, jak właśnie mówisz też o tym, znaczy jak mówisz, że nie powinny być właśnie te reguły, takie zasady, że tylko określeni uczniowie mogą startować do wyborów, a to jest niestety standard, znaczy się wiem, że są szkoły, które tak nie mają, ale jednak też wiem, że niestety są szkoły, które tak mają. U nas też gdzieś tam to funkcjonuje, co po prostu też nie współgra gdzieś z moją taką autentycznością, dlatego że ja chcę podejmować z uczniami rozmowy nawet na najtrudniejszy temat. Nawet jeśli wiem, że dla mnie to będzie mega trudne, ale podejmę to i spróbujemy o tym porozmawiać, popatrzeć na to z różnych stron. A jeśli wiem, że coś dzieje się, wiecie, co jest prowizorką, tak jak też ty powiedziałeś, że samorząd nie jest, to nie jest pozór jakichś działań, tylko to jest po prostu nasza rzeczywistość, życie, no to się staje trudniejsze i my nauczyciele jesteśmy wtedy też postawieni w trudnych, po prostu w trudnych sytuacjach i czasem to my gotujemy tym uczniom też po prostu taki światek, w którym niby mówimy im, że mogą coś zrobić, więc często czasem też trzeba popatrzeć na nas krytycznie, na nas tych nauczycieli, my ustalamy też pewne zasady, statuty i się zastanowić, może nie powinniśmy gdzieś poluzować, jednak zobaczyć, co się zadzieje i też taka gotowość moim zdaniem powinna być, też Michał powiedziałeś o tym, że czasem no, przyjdzie jakiś śmieszek albo jakiś uczeń, który niekoniecznie się sprawdzi w tej roli, no to my nauczyciele, wychowawcy musimy mieć też taką gotowość, że w naszej klasie przez jakiś czas, a może przez cały rok nawet, po prostu nic się nie dzieje, że po prostu będzie wielka frustracja, bo na przykład zaczną uczniowie po prostu się skarżyć, że to będzie kolejna sprawa, którą trzeba będzie się zająć, ale to znowu się dzieje w procesie. To jest reakcja na coś, co się wydarzyło, na ich wybór. I też ta umiejętność przepracowywania to z klasą, tego z klasą, myślę, że też jest ważną umiejętnością i trudną umiejętnością. Więc tutaj i to jest ważne, to nasza uważność. Ja mam wrażenie, że znowu mówimy o odpowiedzialności, bo oni muszą w tym momencie wziąć odpowiedzialność za swój wybór. Tutaj pani Diana, tak, pisze na czacie, że opiekun będzie musiał robić wszystko sam, ale właściwie dlaczego? I co to znaczy wszystko? Dlaczego po prostu nie robimy? Ja pamiętam, że miałam tak, że po prostu uczniowie nie działali, miałam też oczywiście wtedy zrozumienie ze strony dyrekcji, opowiadam teraz fakt po prostu z gimnazjum, gdzie przez pół roku
nic się nie zadziało. Nie zrealizowaliśmy żadnej z zaplanowanych tych w tabelce imprez, za które mieliśmy być po prostu odpowiedzialni. Po prostu nie było, ale ja miałam takie przeświadczenie, że jeżeli to się zadzieje, to po prostu to się zadzieje w życiu. Oni tego doświadczą, przeżyją. To nie będzie tylko, że ja im powiem, słuchajcie, ale będzie tak, tak, tak i tak. Nie? Tylko oni tego doświadczą, po prostu nic się nie zadzieje. To, do czego byli przyzwyczajeni, że się działo, nagle się nie zadzieje, ponieważ nikt tego się za to nie bierze, bo ja jestem wsparciem i myślę, że to jest też takie nazwanie naszej roli i też trochę wyjścia z tej osoby, która chce, żeby wszystko było idealne i perfekcyjne, no bo nie ukrywajmy, to jest też cecha nas, nauczycieli. Więc trzeba tą cechę dać do tyłu i po prostu zrzucić z siebie te 30% tej odpowiedzialności i dać ją w pakiecie po prostu naszym uczniom, ale w rozmowie z nimi, w mówieniu im o tym. I być może oni później to zobaczą, no dobra, miała pani rację, nie? Chcemy to robić na takiej zasadzie i wtedy... No i wtedy znowu trzeba się ugryźć w język, że tak powiem. Nie, a mówiłam, tylko po prostu, dobra, to działamy, jaki macie pomysł, co chcecie zrobić i z otwartością to przyjąć i chcieć. I ja tego doświadczyłam, ja to przeżyłam i to było dla mnie, Marty, trudne doświadczenie, bo to był mój proces. Ja musiałam sobie z tym radzić, ja pinkole, ta impreza nie odbędzie się, nie, a zawsze było tak fajnie, nie? No niestety, ja też musiałam... ponieść tego konsekwencje, jeżeli w to weszłam, tak? I stwierdziłam, dobra, to się nic nie dzieje. I też musiałam stawiać czoła, no bo to jednak rozmawiamy z dyrekcją o tym, też musimy się wywiązać z pewnych działań, więc musiałam też stawić czoła i, no i porozmawiać i powiedzieć, dlaczego to robię, ale ja byłam gdzieś tam wewnętrznie w zgodzie z tym, że robię dobrze, że to po prostu jest właśnie ta odpowiedzialność, o której wy mówicie, że to jest właśnie uczenie tej konsekwencji, że jak nie, to nie, to nie będzie, ale jak tak, no to działamy jak najlepiej potrafimy i też licząc się z tym, że jak coś, czegoś nie zrobimy, no to jakieś konsekwencje będzie, bo to jest nasza odpowiedzialność, którą bierzemy na siebie, więc to takie moje doświadczenie i to są najfajniejsze momenty, to jest to też jak tam napisałam komuś w komentarzu, że to jest ciężka praca, ale to jest praca przynosząca niesamowitą satysfakcję, mam wrażenie, i często nie tu i teraz, ale później jak tych uczniów obserwujemy, jak już opuszczą naszą szkołę i właśnie widzimy to też tak, jak pani napisała na czacie, że działają, to słowo jak usłyszymy, damy radę, ostatnio właśnie na konferencji podsumowującej nie mogłam być z uczniami z projektu, one były same, dzień wcześniej rozmawiałyśmy z ludziom, damy radę, pani Marto, wszystko dobrze będzie, jesteśmy ogarnięte, nie? I to jest też takie super, że możemy od tych uczniów, tych 13, 14, 12-latków takie słowa usłyszeć i to jest bardzo budujące i powinniśmy te momenty doceniać. Ja bym tutaj jeszcze chciał właśnie zaapelować, korzystając, że nas łącznie chyba 500 osób prawie ogląda dzisiaj, na pewno jest wśród nas trochę dyrektorów, dyrektorek szkół, bo to moim zdaniem wasza ważna rola w tym całym przedsięwzięciu jest taka, żeby właśnie nie wywierać presji, nie oczekiwać od opiekunów samorządów i od samych samorządów tego, że oni że będą realizować plan, tak? Bo to nie jest pięciolatka, nigdzie nie jest powiedziane, że samorząd musi coś robić. Nikt nie ma prawa oczekiwać od szkoły, że samorząd jakieś konkretne zadania będzie realizował, tak? Więc dyrektor również, bo oczywiście wiadomo, jeśli dyrektor jest tym, który przychodzi do opiekuna i pyta, a dlaczego to się nie wydarzyło, musi się wydarzyć, no to wtedy opiekun to przerzuca na uczniów, prawda? I ciągnie, i pcha, i musimy zrobić ten Dzień Niepodległości, prawda? No bo zawsze robiliśmy ten Dzień Niepodległości. Uczniowie nie chcą, opiekunowi się średnio chce, no ale trzeba. No to jest morderstwo dla samorządności. Znaczy, to jest najgorsze, co można zrobić z samorządem, tak? Zdecydowanie gorsze niż jeśli pozwolimy temu samorządowi nic nie robić przez cały rok, tak jak Marta powiedziała. Tylko rzeczywiście bardzo ważną osobą jest tutaj dyrektor, który rozumie to, że tak to właśnie działa, tak? Że właśnie często ta samorządność lepiej się realizuje właśnie przy braku aktywności. Nie? Więc naprawdę duży apel tutaj do wszystkich dyrektorów, nie wymagajcie od waszych samorządów realizacji planów, śrubowania wyników, 300% normy, bo to po prostu nie jest samorząd. Bardzo
dziękuję za te wypowiedzi, no ale znowu, może wróćmy do tego, o czym mówiliście już, chociaż zaraz, ja jeszcze pokażę materiały. I chociaż tak naprawdę, Michale, powiedziałeś dokładnie o tym, co ja tutaj wyciągnęłam na slajdach, a od razu powiem, że Michał nie widział, co ja wybrałam, ale po prostu czuł, że oboje czuliśmy, że to jest najważniejsze, tak? Że właśnie bardzo ważne jest, żeby uniknąć tego rozdzielenia na elitę tę samorządową, czyli tych przedstawicieli i na biernych odbiorców. Dobra, wybraliśmy ich, to teraz niech robią, tak, jelenie, prawda? I żeby wszelkimi sposobami zwiększać grupę uczniów, którzy mają władzę w taki bądź inny sposób. A propos, Marto, czy mogłabyś w tym momencie powiedzieć, jak u ciebie zadziałały te sekcje w samorządzie, w gimnazjum? Ja cię nie słyszę. Coś się wyłączyło niestety, jakiś głos. Tak, nie słychać cię. Poczekaj, a ja zrobię to. Teraz masz wyłączony. No nieźle. Ja chyba nie mam na to wpływu niestety. Nie, to u Marty niestety coś musiało się. Słuchaj, muszę ci zaproponować, żebyś wyszła i wróciła. Dobrze, to może tymczasem jak Marta będzie sobie się przelogowywać, to ja może też trochę się odniosę, bo sekcje i różnego rodzaju te grupy są też, no my polecamy jakby taką organizację samorządu, takie myślenie o samorządzie, które pozwoli jak największej liczbie osób się włączyć, tak? Czyli właśnie też takie grupy, które zupełnie nie są wybierane, to co mówiłem wcześniej, tak? Okej, możemy sobie wybrać zarząd, dwie, trzy osoby, które będą tymi, powiedzmy, głównymi koordynatorami całego działania, natomiast pozostałe osoby jak najbardziej mogą być po prostu chętne, tak? I rzeczywiście szukanie tych osób, szukanie tego, że mają jakieś zainteresowania, zdiagnozowanie tego i po prostu wychwytywanie tych osób do określonych sekcji, tak? Czy to będzie sekcja związana z prowadzeniem Facebooka i mediów społecznościowych samorządu, czy też obsługi medialnej, robienia zdjęć, kręcenia filmików, bo tacy uczniowie mają takie pasje. No, mój ulubiony przykład z technikum, gdzie naprawdę wydawało się, że grupa chłopców jest totalnie niezainteresowana aktywnością żadną, do momentu, kiedy no, okazało się, że są fanami gry komputerowej Counter-Strike, to wyszło w diagnozie, którą przeprowadził, właśnie zarząd przeprowadził taką diagnozę zainteresowań uczniów szkoły, no i okazało się, że jest dość duża grupa, która gra w tego Counter-Strike'a. I zaprosili ich, jako ci liderzy, koordynatorzy, do tego, żeby właśnie ci chłopcy zorganizowali turniej tego Counter-Strike'a miejski. To był chyba nowy targ. Więc po prostu i okazało się, że ci postrzegani jako mega bierni, mega właśnie nieaktywni chłopcy, zorganizowali, tak, teraz już cię słychać, zorganizowali turniej na miasto, w którym kilka szkół wzięło udział, prawda? Czyli to pokazało, jak właśnie wyciągamy te zainteresowania, organizujemy jakąś grupkę, która jest odpowiedzialna za jedną rzecz, tak? Jakąś właśnie sekcję tematyczną. Oni nie muszą być włączeni we wszystko, oni robią to, co ich naprawdę ciekawi. A te władze samorządu, powiedzmy, czy ci reprezentanci samorządu odpowiadają tylko za koordynowanie się pomiędzy tymi grupkami, czy w ogóle właśnie to, żeby sformułować te grupki, żeby zaprosić uczniów, prawda? No więc zdecydowanie różnego rodzaju sekcje, komisje, zwał jak zwał, prawda? One tu bardzo fajnie mogą zadziałać.
Widzę, że Michał już fajnie... Tylko, że mam 19.08, ale powiedz coś, koniecznie coś. Ja widzę, że Michał już fajnie, bo usłyszałam, przepraszam, bardzo się wydarzyło, jakiś chyba musi być chwilowy problem techniczny u mnie, więc przepraszam, ale tak, ja zrobiłam sekcję, ponieważ jak zaczęłam być opiekunką w gimnazjum, to w głowie mi się to nie mieściło, że tylko 3, 4, 5 czy nawet 8 osób jest odpowiedzialnych za wszystko, co się po prostu w szkole może dziać. I jak zobaczyłam, że te osoby są eksploatowane na każdym obszarze, a jak przychodzi kwiecień, maj, to one już ledwo zipią, mają wszystkiego dość i po prostu nic nie chcą robić, to stwierdziłam, że to jest złe podejście, że tylko są te trójki klasowe i tylko ich się do wszystkiego wyznacza, że jest właśnie dużo więcej tych uczniów, którzy chcą działać, ale nie mieszczą się na przykład w tych ramach. To z drugiej strony to była znowuż dla mnie ta odpowiedź w tych ramach statutowych, że na przykład do trójeklasowych mogą być uczniowie z taką średnią, albo tylko z takim zachowaniem. Sekcje powodowały, że do sekcji mógł przyjść każdy. I była sekcja dekoracyjna, sekcja organizacyjna, sekcja dziennikarska. Próbujemy to wdrażać też w podstawówce, ale, no, ale sami wiecie, tu pisaliście, że to jest proces, więc to jest proces. W gimnazjum to trwało 7 lat, kiedy ja byłam przekonana do tego, że jest rozhulane, że z podstawówki przychodzili uczniowie i mówili na początku we wrześniu: Pani Marto, a można się już zapisać do sekcji dekoracyjnej, bo ja bym już mam pomysł. I to hulało. Niestety teraz znowu trzeba to wypracować, trzeba... No i to jest proces, no po prostu, co tu dużo mówić, ale to świetnie działa, bo wtedy taka sekcja organizacyjna liczy 50-60 uczniów. Na początku roku, czy też semestru, ja robię tak zwane edukampy, kiedy uczniowie mają szansę powiedzieć, co by chcieli, jakie imprezy, jakie ważne wydarzenia i tak dalej, jakie dni świętować. Dzielą się na podgrupki, każda podgrupka otrzymuje flipchart i po prostu ta grupka jest w tym momencie odpowiedzialna. Jak to, co mamy zrobić, żeby ta impreza się udała? Że trzeba zrobić plakat informacyjny. Ktoś potem musi napisać sekcji dziennikarskiej coś tam. Tu trzeba załatwić osoby, bo one muszą być dyżurujące. Trzeba to i to załatwić. Tyle być może potrzebujemy funduszy. Więc to jest niesamowite, ale to wiecie, to jest popołudnie i to są 3-4 godziny, kiedy ja się z nimi spotykam i to przepracowuję. Ale później przez całe pół roku już działają te grupy, a samorząd są liderami. I oni tylko sprawdzają, czy wszystko dobrze funkcjonuje. I to się da wypracować, bo to działało i to funkcjonowało, więc ja wierzę, że w podstawówkach, jeśli jeszcze ktoś tego nie ma, a może mają tylko w innej formie, to na pewno też da się wdrożyć, tylko trzeba angażować też tych uczniów młodszych. To jest konieczność. Gdybym miał się właśnie podzielić jakimś takim swoim marzeniem, czy taką wizją idealnego samorządu uczniowskiego, to on by właśnie tak wyglądał. To znaczy, że w ogóle nie mamy żadnych wyborów, nie mamy żadnej funkcji, nie bawimy się w tę właśnie małą politykę, nie tworzymy małych polityków, tylko właśnie cały samorząd jest dokładnie tak zorganizowany, że ci, którzy chcą coś robić, przychodzą na początku roku, zgłaszają się i się samo organizują, tak? Czyli sami wymyślają, co będą robić, jakie będą te sekcje. Oczywiście wiadomo, że żeby doprowadzić do takiego stanu, to wymagało naprawdę wiele lat pewnie pracy, no ale mówię o takiej wizji idealnej, tak? Bo wtedy naprawdę to będzie uczniowski samorząd, bez tych patologii, o których trochę mówiliśmy. Ja się tutaj przełączam, żeby jednak was było także widać. W naszych materiałach są także ćwiczenia, które tutaj też akurat autorstwa Michała, które właśnie pozwalają popracować z uczniami nad tą wizją idealnego kandydata, jeśli już, podkreślamy, musimy robić te wybory. Przyspieszam, bo mamy bardzo mało czasu, a tymczasem mieliśmy mówić o tych małych krokach, tak? Wróćmy na teren klasy. Jak na co dzień oddawać decyzje w ręce uczniów i uczennic? Marto, co to może być? Tutaj już pewne propozycje padły. No tak, to już te pewne propozycje padły, ale ja zawsze wychodzę od tego pytania, co wy byście chcieli, żeby się zadziało, zbieranie pomysłów, a następnie to, co trzeba zrobić, żeby to zadziało, czego potrzebujemy, jakich zasobów, kto by się chciał tego podjąć. I jeżeli też myślę, że to, co możemy im dać na początek, to właśnie tą przestrzeń, żeby oni to wypracowali, bo jak to już wyjdzie spod ich rąk, to się okaże, że po prostu to jest możliwe do
do zrealizowania, ale jak na przykład planujemy w ogóle cały rok pracy, planujemy godziny chociażby wychowawcze, tematykę godzin wychowawczych, to tu już możemy się też uczniów spytać, o czym chcieliby rozmawiać, a może ktoś chciałby się podzielić na przykład swoim jakimś tematem ulubionym, albo może chciałby przeprowadzić właśnie jakąś lekcję dla uczniów, dzieląc. Ja bardzo lubię poznawać uczniów ze strony ich pasji, talentów, bo to pomaga im też odkrywać ich mocne strony, ich dowartościowuje, więc wszelkiego typu też takie rzeczy, gdzie można dać im przestrzeń do tego, żeby oni pokazali kawałek siebie, poczuli się ważni w tej klasie, mam wrażenie, że buduje nam tą społeczność i buduje nam też tą motywację później do tego, że chcemy w tej społeczności działać, bo się bardziej znamy, bo jesteśmy zintegrowani, bo posłuchaliśmy siebie nawzajem, bo wiemy, co kto może, jakie kto ma talenty, w czym jest mocny. Więc to są te pierwsze etapy, kiedy się z uczniami widzimy. Myślę, że to jest chyba takie najprostsze, żeby po prostu oddać uczniom też przestrzeń tych naszych spotkań z nimi. No wycieczki też, jak planujemy. To tak samo przecież nikt nie musi narzucać nam tego. Znaczy ja wiem, że w szkołach też są takie ustalenia, że te klasy jadą tylko w te rejony, te klasy w te rejony i tak dalej, ale jednak i tak jest jakiś obszar nasz i ja zawsze się będę przy tym upierać, że to ja jestem wychowawcą i to ja z tą klasą tworzę też jakiś zespół i ja mam prawo do tego, jako właśnie wychowawca, żeby stworzyć z nimi też coś, co będzie nas wspólnie umacniało i rodziców włączać. To też tutaj chyba jeszcze nie padło, chyba że padło, jak zostałam wyrzucona na chwilę, musiałam odejść, no to rodzice są bardzo ważni, jak z nimi też się, bo wiecie, gdzie się zaczyna to, że się trójek nie da wybrać, na zebraniach rodziców. Ja kiedyś siedziałam 45 minut w ciszy, zanim się rodzice zdecydowali, która trójka będzie. Powiedziałam, że nie będę ich prosić, bo to jest też taki nasz obowiązek i jeden z naszych po prostu też działań i my pokazujemy przykład też naszym uczniom. Więc ja naprawdę pandemia pozwoliła mi nawiązać, mam takie poczucie takiej bliższej relacji z rodzicami nawet niż miałam wcześniej, więc wydaje mi się, że to jest też ważne, żeby być autentycznym i szczerym też z rodzicami, dać im też przestrzeń do tego, żeby oni mogli w czymś pomóc, bo oni są naszymi sojusznikami, szczególnie w tych takich trudnych sytuacjach, które być może nie uzyskają wsparcia w szkole, ale możemy mieć na przykład rodziców po naszej stronie, którzy akceptują akurat taką decyzję i oni pomogą nam to przeforsować. Więc tutaj, czyli te początki, później też wycieczka, oddawanie też tematyki, o czym chcemy na godzinach wychowawczych rozmawiać, ale też pokazywanie, że mają wpływ, spotykając się z trójkami z innych klas, na to, co się ogólnie w szkole zadzieje. Więc oni są też takim łącznikiem, takimi przedstawicielami i myślę sobie, że to też jest ważne, zaczynając od jakichś prostych przedsięwzięć szkolnych i czy też działań charytatywnych na przykład, takich wolontariackich też. To jest też taki ciekawy temat, który wydaje mi się, że uczniowie chętnie w to wchodzą i ja przynajmniej mam takie moje doświadczenie, że tak też działają. To mi tak na teraz przychodzi też z mojego doświadczenia do głowy. No i oczywiście projekty, no takie projekty, które wy oferujecie, które instytucje pozarządowe oferują, to są naprawdę działania. Ja zachęcam wszystkich do wzięcia udziału, bo rzeczywiście te projekty Młodzi w Akcji, czy też wszędzie, gdzie uczniowie mają sprawczość i mogą mieć na coś wpływ i jest wsparcie instytucji zewnętrznej, to dodaje skrzydeł po prostu, to pokazuje, że my możemy, jesteśmy słyszani. Michale, coś króciutko? No, tu już właśnie dużo padło tak naprawdę o tym, od czego zacząć tę partycypację na poziomie klasy, tak? Czyli po prostu od tych codziennych spraw. Nie wymyślać na pewno, nie tworzyć tego, nie trzeba tego tworzyć jakby od zera, tylko po prostu mieć tą uważność, kiedy takie sytuacje się pojawiają, że uczniowie zgłaszają jakiś problem, albo chcą o czymś porozmawiać, albo jakiś pomysł, prawda? To są właściwie te kluczowe rzeczy, których my się powinniśmy chwytać wtedy i to wykorzystywać, bo oczywiście potem już będzie łatwiej, potem już rzeczywiście można pytać uczniów, a co byście chcieli zrobić, tak? Bo oni już będą przyzwyczajeni do tego, tak? Ale na samym początku to muszą być takie właśnie sytuacje, że coś jest rzeczywiście ważnego, albo na poziomie życia klasy, życia szkoły, no niestety, no często to są sytuacje negatywne, tak? Czyli właśnie coś się zdarzyło może niefajnego, może jakiś nauczyciel niesprawiedliwie ocenia, prawda? Może ktoś jest dręczony przez drugą osobę, bo to są takie rzeczy, które tak
powiedzmy sobie szczerze, często dotykają uczniów, tak? I to, jak my na przykład zareagujemy, czy my jako wychowawca po prostu, no nie wiem, pokiwamy głową i powiemy, no tak, ale to po prostu, no ta pani Kowalska to tak ma, nie? Że ona po prostu niesprawiedliwie ocenia, no to uczniowie zobaczą, że no to chyba nie za bardzo jest sens zgłaszać, tak? Jeśli jednak zareagujemy w taki sposób, że po prostu wysłuchamy uczniów, porozmawiamy i coś z tym zrobimy, tak? Coś z tym zrobimy, no to będziemy traktowani bardziej poważnie. I wtedy oczywiście można liczyć na to, że w tych poważniejszych sprawach będą chcieli współuczestniczyć. No, dla mnie takim, kręciliśmy kiedyś takie filmy właśnie o partycypacji, pytając właśnie o czym uczniowie mogą w szkole decydować. No i taki cytat z jednego z nauczycieli z takiej szkoły, który powiedział, że właściwie jego zdaniem to uczniowie powinni współdecydować o wszystkim w szkole, tak? Czyli również o tym na przykład, jak są uczeni, czego są uczeni. Tylko że oczywiście zanim dojdziemy do tego poziomu, no musimy zacząć od tych prostych, naprawdę banalnych spraw. My robiliśmy też takie badania, samorządność zaczyna się w toalecie, to nazwaliśmy, to jeszcze było prawie 10 lat temu robione. A dlaczego tak nazwaliśmy? No właśnie wyszło, że uczniowie w szkole mówili o tym, że mają problem z papierem toaletowym. Po prostu nie mogą się doprosić, żeby on był, bo dyrekcja uważa, że jak będzie go za dużo, no to uczniowie go zaraz będą wrzucać do klozetów, będą blokować, będą się obrzucać mokrym papierem. No ale umówmy się, że brak papieru jest upokarzający, tak? Jakby w momencie, kiedy nie możemy z niego skorzystać. I to, że uczniowie czuli, zgłaszali dyrekcji, że ten papier jest im potrzebny, ale nie było reakcji, no to zabił samorządność, tak? Bo oni już w nic więcej nie wejdą, tak? Jeśli nie ma tego papieru. Po prostu. Papier toaletowy zabił samorządność. Myślę, że no, to daje naprawdę do myślenia. Słuchajcie, dziękuję wam. Myślę, że wiele takich pomysłów na partycypację tutaj padło. Także ze strony naszych tutaj uczestników. A właśnie, jeszcze w kwestii, przepraszam, tak skaczę, już jestem, jeszcze w kwestii zaangażowania. Już tak naprawdę weszliśmy na teren całej szkoły, prawda? Ale tak dosłownie krótko, słuchajcie, jednym zdaniem, wierzę, że nam się to uda, nawet jeśli będzie rozbudowane. Dlaczego warto zachęcać uczniów, naszych wychowanków, bo patrzymy z perspektywy wychowawcy, do tego, żeby poszli jeszcze dalej, zaangażowanie w życie szkoły. Wydaje mi się, że trochę tutaj to już tak naprawdę wybrzmiało. Michał. No tak, no to tak zbierając właśnie, bo to padało, tak? No, czyli z punktu widzenia wychowawcy, no to moim zdaniem są po prostu te cele wychowawcze, tak? Cele programu wychowawczego szkoły, gdzie bardzo często są wpisane rzeczy związane z tym, że właśnie uczniowie uczą się takich postaw, uczą się komunikować, uczą się podejmować decyzje, prawda? Czyli no po prostu realizujemy ten program wychowawczy szkoły, tak najprościej rzecz ujmując. Uczymy młodych ludzi rzeczy, których w inny sposób ich nie nauczymy, tak? Czyli to mówiliśmy o tych kompetencjach społecznych i obywatelskich, których nie ma możliwości przekazać na lekcji, tak? Czyli po prostu no, realizujemy też, można powiedzieć, podstawę programową, też zalecenia Ministerstwa Edukacji, które też zwraca uwagę na te kompetencje społeczne i obywatelskie. I co ważne, moim zdaniem z punktu widzenia wychowawczy, jeśli będziemy tę partycypację wzmacniać na poziomie szkoły, to po prostu będzie inny poziom komunikacji z uczniami, tak? Będziemy mogli liczyć jako wychowawca, że jeśli coś się rzeczywiście wydarza w klasie, wydarza się w szkole, to uczniowie przyjdą do nas i nam o tym powiedzą, tak? Że nie będą się bali, że nie zostaną potraktowani poważnie, albo nie będą się bali, że zostaną w jakiś sposób wyśmiani, czy też wykluczeni, dlatego że zgłosili jakiś problem, prawda? Czyli na dłuższej perspektywie to jest tak naprawdę pomoc dla nas, czy jesteśmy dyrektorem szkoły w zarządzaniu szkołą, czy jesteśmy wychowawcą w zarządzaniu klasą. Oczywiście to jest coś, co przychodzi, tak jak tutaj padło, być może po 3 latach dopiero, tak? Być może po 4 latach, tak? Ale myślę, że jest to nieocenione. Marto, ty opowiadałaś też o takich właśnie historiach, że niektórzy z twoich uczniów właśnie angażowali się szerzej, bo już złapali ten wiatr w żagle. Już czuli, że mogą, że mają na coś wpływ. Tak, i to jest chyba największa dla nas nagroda. Po prostu kształtujmy naszych uczniów na takich ludzi, z którymi chcemy żyć
w naszym większym społeczeństwie. Po prostu na takich ludzi, z którymi chcemy działać i na dobrych ludzi, na ludzi, którzy mają poczucie tego, że mogą być sprawczy, na ludzi, którzy chcą po prostu działać, ponieważ działając mogą zmieniać rzeczywistość i mogą mieć realny na nią wpływ. Jeżeli będziemy wypuszczać ze szkoły ludzi, za których my wszystko robimy, których my wyręczamy we wszystkich, to nie możemy się oczekiwać tego, że oni później podejmą jakieś decyzje za nas, tylko będą czekać, aż ktoś podejmie te decyzje za nich. Dlatego najlepsze też, co możemy my sobie zrobić, nam nauczycielom, to, że jeśli oddamy przestrzeń uczniom i to, że później zobaczymy ich w działaniu, zobaczymy, że im się chce, że angażują się w inne akcje, to jest dla nas po prostu ta nagroda i to jest ta energia, która właśnie do nas wraca. Więc dla mnie to jest nie do przecenienia. Dla mnie to jest coś najpiękniejszego w ogóle właśnie w byciu nauczycielem i w ogóle w tej pracy, w byciu w szkole, że dzięki temu, że się odważę dać uczniom przestrzeń, odważę się zawalczyć o to, żeby oni mogli mieć głos i będę im w tym towarzyszyć, to mogą spotkać mnie potem właśnie takie sytuacje. Damy radę, a proszę pani, to jeszcze chcemy zrobić. I gdzieś tam mogę oddawać im, mogę im ufać, mogę oddawać im przestrzeń do działania. Także chyba to jest najważniejsze. Ogromne dzięki. I na koniec, myślę, to nie jest jeszcze całkiem koniec, ale zobaczcie, ile tutaj padło i właśnie tych sfrustrowanych słów na czacie, tak, że nie daje się, że trudno, że to taka ciężka robota. I wyście mówili o tym, że no jeżeli nie ma wsparcia dyrektora, no to jest trochę słabo, tak? I właśnie Marto, ty już wspomniałaś o wsparciu rodziców. Więc właściwie pytanie, dlaczego potrzebujemy wsparcia? Chyba jest pytaniem zupełnie retorycznym, prawda? Tylko jak to zrobić właśnie, żeby znowu nie być tą siłaczką, siłaczkiem, który robi to zupełnie sam. Gdzie szukać tego wsparcia? Marto, powiedziałaś nauczyciele. Tak, jak wspomnieliśmy wtedy o tych sekcjach, to też nie było tak, że ja byłam jedna odpowiedzialna. Nie. Za każdą sekcję odpowiedzialny był nauczyciel, dla mnie sojusznik, czyli nauczyciel z grupy tych nauczycieli, z którymi dobrze się w szkole czujemy, z którymi się dobrze rozumiemy, z którymi gdzieś nam po drodze i mamy tą samą energię. Miałam tą przyjemność, że tacy nauczyciele się znaleźli i była nas w sumie trójka, a w powiewach nawet wiatrów czwórka. Ale też na początku, jak mnie przedstawiałaś, powiedziałaś, że współopiekunka. Też mam takie doświadczenie, że nie działałam sama, tylko była jeszcze druga osoba. Uważam, że to jest konieczne, dlatego że jeśli chcemy, żeby ten samorząd nie działał po łebkach, jeśli chcemy, żeby to nie była prowizorka, to naprawdę powinniśmy zorganizować sobie wsparcie. I ci uczniowie w tych naszych małych przestrzeniach klasowych też są właśnie dla nas takim wsparciem, odciążeniem trochę od pewnego typu działań. A jeśli chodzi o właśnie nas, nauczycieli, no to w tych samorządach uczniowskich, całych większych, no to ja nie wyobrażam sobie takiej samotnej pracy, bo to się człowiek spala, frustruje, tak jak tutaj rozmawialiśmy. Szukać sobie też grup wsparcia, gdzie możemy się dzielić doświadczeniem. Też to jest wzmacniające. No jeśli już w szkole naszej nie ma, to są grupy nauczycieli, którzy działają i to jest też fajne, to jest też dobre dla naszego dobrostanu. Szukać ludzi, którzy myślą podobnie, szukać ludzi, którzy gdzieś tam mają podobną energię do nas, którzy mają podobne doświadczenie, wymieniać się, rozmawiać, ale też korzystać ze wsparcia. Dla mnie zawsze są bezcenne właśnie wszelkie projekty takie, jakie właśnie między innymi Centrum Edukacji Obywatelskiej oferuje, gdzie jest też taka przestrzeń do tego, żeby się powymieniać doświadczeniem z innymi nauczycielami, ale też taka przestrzeń do uzyskania wsparcia, takiego wzmocnienia od ekspertów, od osób, które w pewnym sensie pokażą, jak się zaopiekować sobą, jak działać, w jakim kierunku pójść, jak zaplanować też, jak sobie uporządkować pewną pracę. Więc takie jest moje doświadczenie i dla mnie to jest też bardzo ważne. Dzięki wielkie, Michale. To jest bardzo ważne, o czym Marta powiedziała, bo często nasi opiekunowie, opiekunki mówią, że to, co zabija, no to jest, że pokój nauczycielski, prawda, że
spotykają się z oporem, z niechęcią, co ty znowu wymyśliłaś, co te dzieci twoje znowu wymyśliły, tak? Daj sobie spokój, tak? No bo oczywiście wiadomo, że takie inicjatywy, które już wchodzą w to, co my też proponujemy, tak? Czyli to, żeby na przykład uczniowie się wypowiadali, nie wiem, o kryteriach oceniania chociażby w szkole, tak? Czy o przedmiotowych kryteriach oceniania, no wchodzą w jakiś sposób w kompetencje czy dyrektora, czy innych nauczycieli, więc budzi to opór, więc dlatego sojusznicy są bardzo ważni. Czyli przynajmniej druga osoba, przynajmniej jakaś jedna osoba, no i oczywiście sojusznik czy sojuszniczka w postaci dyrektora lub dyrektorki naszej szkoły, który jest kluczowy tak naprawdę, tak, żeby na przykład na forum Rady Pedagogicznej poruszać te tematy, żeby w ogóle też pozostała część Rady Pedagogicznej w ogóle zrozumiała, o co nam chodzi tak naprawdę, tak, że to nie jest jakiś nasz wymysł, jakaś nasza fanaberia, że sobie tutaj chcemy po prostu robić jakieś rzeczy z tymi uczniami, tylko że naprawdę realizujemy ważne cele edukacyjne i wychowawcze. No i oczywiście oczywiście zapraszam do współpracy z nami, zapraszam na stronę samorząduczniowski.pl, gdzie można znaleźć materiały, gdzie można znaleźć te poradniki też, które wrzucałem na czacie linki, czyli poradnik dla dyrektorów, poradnik dla o wyborach. No i do programu Szkoła Demokracji w tym roku oczywiście rekrutacja już jest zakończona, ale od nowego roku szkolnego jak najbardziej. My też prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, webinaria online, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów możemy przyjechać. No teraz oczywiście nie przyjedziemy, ale po pandemii jak najbardziej chętnie przyjeżdżamy do szkół, prowadzimy warsztaty. A w tym momencie można zamówić u nas warsztaty online'owe, zarówno dla uczniów, jak i dla grona pedagogicznego właśnie o tym, czym jest ten samorząd uczniowski, żeby właśnie jakoś zacząć, prawda? Bo to myślę, że może być bardzo ważne. Bardzo serdecznie dziękuję. I proszę Państwa, ja myślę, że nie ma co się wstydzić, że potrzebujemy wsparcia, bo po prostu jesteśmy istotami społecznymi. Tak jakby próbujemy zbudować właśnie tę społeczność uczniowską, tak jak ktoś tutaj napisał, podobnie z nauczycielami, tak? Budujmy tę społeczność nauczycielską, która się wzajemnie wspiera, wymienia dobrymi praktykami, a jeżeli jest to z jakichś względów niemożliwe w szkole albo potrzebują Państwo także wsparcia poza szkołą, to jak najbardziej nie ma czego się wstydzić i go szukać po to, żeby wzmacniać to, co robimy dla naszych uczniów. Wrzuciłam na czacie i wrzucę raz jeszcze link do zaświadczeń z tego spotkania, ze względu na to, że tym razem będzie można brać zaświadczenia tylko poprzez ten link, bardzo wyraźnie to podkreślam, więc bardzo proszę od razu niego kliknąć albo sobie go skopiować i pobrać zaświadczenie, jeżeli Państwo oczywiście sobie tego życzą. My natomiast bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie dzisiejsze. Dziękuję Marcie, dziękuję Michałowi. Dziękuję. Ja się także żegnam z Państwem. Jeżeli Państwo by chcieli się ze mną skontaktować w sprawie programu Wychowanie to Podstawa, to emilia.kędziorek@maupa.co.org.pl. Serdecznie cieszymy się tutaj także, że Państwo byli z nami. Dobranoc i zapraszamy na kolejne webinaria z tego cyklu, a także inne webinaria Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo, dobranoc.